każdym mieście, w każdym kraju jest jakiś zakład psychiatryczny bądź dom opieki społecznej, do którego możesz się udać. Gdy dojdziesz do recepcji, zapytaj o kogoś, kto nazywa siebie strażnikiem pasji. Pracownik zarumieni się i zacznie marzyć. Będziesz musiał jeszcze dwa razy zadać to pytanie, nim kiwnie głową i pokaże ci, by iść za nim. Zaprowadzi cię do korytarza. Usłyszysz stłumiony silnik diesla, ale na razie to nie ma znaczenia. Zignoruj go. Nasłuchuj jednak szeptów, które dobiegną twych uszu. Jeśli zamilkną, dla bezpieczeństwa własnej poczytalności zamknij oczy, gdyż przerażająca kreatura wyłoni się zaraz z podłogi i po chwili zniknie w suficie. Powinieneś słyszeć szepty, póki ty i pracownik nie dojdziecie do kamiennych drzwi, póki co jesteś bezpieczny. Teraz nasłuchuj silnika. Jeśli wciąż go słychać, kontynuuj i otwórz drzwi. Nawet nie próbuj sobie wyobrazić, co się stanie, gdy silnik zamilknie. Nikt dotąd nie był w stanie powiedzieć, co się wtedy dzieje. Teraz, gdy drzwi zostały otwarte, pracownik cię opuści. Przestąp próg i idź przed siebie, póki się nie zamknął. Teraz wypowiedz słowa. Przepraszam, chciałbym się od ciebie uczyć. Jeśli zrobiłeś coś źle, zginiesz, nim zdasz sobie z tego sprawę, więc o to nie musisz się martwić. Nic nie powinno się stać przez kilkanaście tuzinów sekund. Kontynuuj marsz. Idź, póki nie dojdziesz do serca, które jest wielkości twojej głowy. Nie dotykaj go. Odwróć się. Zobaczysz albo najpiękniejszą kobietę, albo najobrzydliwsze monstrum, jakie widziały twoje oczy. To drugie pojawia się tylko, gdy dotkniesz wciąż bijącego serca. Jego wzrok doprowadzi cię do szaleństwa i będzie sprawiał ból do końca życia. Zobaczywszy kobietę, spójrz jej w oczy, nigdzie indziej, nawet jeśli nie ma na sobie ubrań. Jej uroda porazi cię i będziesz się tułał po jej królestwie do końca życia. Jeśli zdołasz nie stracić kontaktu wzrokowego, możesz zadać jedno pytanie. Czy one żyją? Kobieta zacznie nagle głośno jęczeć i położy się na podłodze, zaspokajając się przez masturbację. Musisz szybko zamknąć oczy i zakryć uszy rękoma, gdyż jej jęki wkrótce zniszczyłyby twój umysł i ciało. Po pewnym czasie ktoś dotknie twojego prawego ramienia. Możesz teraz otworzyć oczy i odsłonić uszy. Nie odwracaj się do tego, kto cię dotknął. Zamiast tego spójrz tam, gdzie leżała kobieta. Nie zobaczysz jej, a jedynie popiół, który z niej pozostał. Przeszukaj jej popioły w poszukiwaniu macicy. Weź ją i zamknij oczy. Otwórz je ponownie, gdy coś zimnego dotknie twojej głowy. Znajdziesz się z powrotem w instytucji za pracownikiem, który doprowadził cię do kamiennych drzwi. Macica to przedmiot 18 z 538. Musi pobić jeszcze jedno dziecko.